To co? Zaczynamy, moi drodzy, odcinek 8. Z tej strony pan Belfer, najlepszy streamer wśród nauczycieli i najlepszy nauczyciel wśród streamerów. Nauczcie się chemii razem ze mną i paru innych rzeczy też, ale to w przyszłości. Jedziemy z tematem. Znacie zasady. Przepraszam was bardzo, ale musi być pewna ciągłość reguł, więc animacja intro plus muzyka na żywo. Jesteśmy na live, więc uwaga, startuje. Część 8. Specjalnie dla was. Pochodne węglowodorów. A tam czekają na was takie tematy jak oto rozkłady jazdy, alkohole, tam pogadamy sobie trochę więcej o metanolu, etanolu, fermentacji alkoholowej i glicerolu, kwasy karboksylowe, mrówkowy, octowy, fermentacja, sole kwasów organicznych, wasze ulubione sole, a teraz będzie jeszcze bardziej hardkorowo. A dalej wyższe kwasy karboksylowe, mydła, estry, estryfikacja, hydroliza estrów, pochodne węglowodorów zawierające azot, aminy i aminokwasy, podsumowanie. Tadam. To co? Let's go. OK? Kto jest ciekaw? Dzień dobry, witam was wszystkich. Miło mi, że dołączacie. Ostatnia chwila przed egzaminem, więc jestem z wami. Najpierw parę słów na temat alkoholi. W ogóle co to są pochodne węglowodorów, to się tutaj też okaże. Ale pierwszą pochodną węglowodorów, o której chcę wam opowiedzieć trochę więcej, są właśnie alkohole. I to nie te ze sklepu spożywczego, chociaż alkohol spożywczy jest rodzajem alkoholu chemicznego, ale szeroko pojęte alkohole. Alkohole to pochodne węglowodorów zawierające w cząsteczkach grupę hydroksylową, OH, zapamiętajcie sobie, która jest grupą funkcyjną, czyli zmienia pewne właściwości tej substancji, tej grupy pochodnych węglowodorów. Ich nazwy tworzymy od nazw węglowodorów, na przykład metan, etan, propan, butan, dodając końcówkę OL. Ja wam opowiadałem w ostatnim odcinku, że musicie znać ten dekalog 10 nazw, metan, etan, propan, butan i tak dalej. I wtedy będzie wam łatwiej, bo zmieniacie końcówki. W poprzednim odcinku uczyłem was, jak zmieniać końcówki an, en, in. A teraz po prostu dodajecie końcówkę ol. Dodajecie, czyli metanol, etanol. Dobra? Mimo posiadania grupy OH, która może wam się kojarzyć z zasadami, ich roztwory wodne mają odczyn obojętny. Czyli jeżeli sprawdzacie sobie papierkiem wskaźnikowym alkohol, to on nie będzie miał żadnego odczynu, czyli papier wskaźnikowy będzie nadal żółty. Zapamiętajcie, bo czasami pytają o to na teście. Co to grupa funkcyjna, bo tam pojawiło się takie hasło, że OH, grupa hydroksylowa jest grupą funkcyjną. Grupa funkcyjna to jest grupa atomów, która przyłączona do alkilu, czyli tego, co zostało po węglowodoru, po odczepieniu jednego wodoru. Musimy wyrzucić jeden wodór, żeby było wolne miejsce, żeby coś można było w niego wsadzić. I wtedy to, co zostaje, nazywa się grupą alkilową. Dzięki za łapki i pamiętajcie, jak ten odcinek będzie na necie, na YouTubie, to co trzeba zrobić? Walnąć suba, bo za jakiś czas z tej strony będzie srebrny przycisk YouTube'a. Dzięki wam. Teraz też już możecie zwalnąć suba. Co? Zróbcie to teraz. Tak zwany call to action. Która przyłącza do alkilu, nadaje związki chemiczne, nadaje temu związkowi chemicznemu charakterystyczne właściwości. Więc mamy ileś grup funkcyjnych i tyle, ile grup funkcyjnych, tyle będzie pochodnych węglowodorów dzisiaj omówionych. Teraz krótko, jak wygląda ogólny... Za szybko pan mówi. Dobra, to trochę zwolnię. Okej. Okay. Dzięki Natalia za zwrócenie uwagi. Jak wygląda ogólny wzór alkoholi? Tutaj zapamiętajcie sobie, że na zielono zaznaczyłem wam grupę alkilową, czyli właśnie to, co zostanie po odczepieniu od, na przykład jak macie metan CH4, to jeden wodór jak wyrzucimy, to nam zostaje CH3 i to jest ta grupa alkilowa. Czyli już nie tak jak było w alkanach CN i H2 razy N plus 2, bo wtedy byłby cały węglowodór zajęty, nie byłoby żadnego wolnego miejsca i nie moglibyśmy nic podłączyć, tylko plus 1. I wtedy zostaje nam jedno wolne miejsce i w to miejsce możemy sobie przyczepić jakąś grupę funkcyjną. W naszym przypadku jest to, akurat w przypadku alkoholu, jest to grupa OH, grupa wodorotlenowa. No i teraz tak, jak zrobić to, ja wam mówiłem, że można chemii się uczyć tak, że nie trzeba umieć jej na pamięć, a będziecie ją w miarę ogarniali, więc spróbuję wam pokazać, jak to będzie też w tym przypadku. Słuchajcie, takie zadanie. Napisz wzór sumaryczny i strukturalny. I tutaj dwa przypadki alkoholi wybrałem akurat. Heksanolu. Pierwsza rzecz, jaką musisz zrobić, to musisz znać te 10 po kolei, czyli metan, etan, propan, butan, pentan jest 5, heksan jest 6. Czyli wiesz, że twoje N tutaj to jest 6, bo wyliczyłeś sobie na paluszkach, że to jest 6 węglowodór, 6 w szeregu homologicznym. To się nie zmienia. Więc naszych tu będzie C. A dalej, bo mi się tutaj...
Zobaczcie, jakaś kropka mi się tu wstawiła i ona tak nie wygląda dobrze. Zmarzę to. Jeszcze raz. C. OK? C6. No bo jest 6, bo to jest heksan. I teraz uwaga, trudne działanie. 2 razy 6, bo to jest mnożenie tutaj między tym, czyli 2 razy 6 to jest 12, plus 1 to jest 13. Czyli C6, H13. Pewnie, że to jest easy. Mikołaj. Dobra, C6, H13. Oczywiście dopisujemy grupę funkcyjną, czyli OH. Nie możemy o tym zapomnieć. I teraz to jest alkohol. Nazywa się on heksanol. Jak zrobić wzór strukturalny, bo to jest wzór sumaryczny? Po prostu wypisujecie raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć atomów węgla. Między nimi wszędzie wiązania pojedyncze. Od tego zaczynacie. I teraz... No to mi nie wyszło. I teraz... coś mam tutaj trochę źle wypisało. Dobra, teraz będzie mi się lepiej pisało. I teraz tak, polecam od razu, jak macie wypisany łańcuch węglowy, gdzieś mi tu uciekła myszka, łańcuch węglowy, to sobie od razu zaznaczcie, gdzie będzie grupa OH. Ja akurat polecam ją pisać sobie tutaj na dole. Pamiętajcie o tym, że wiązanie ma iść do tlenu, nie do wodoru przez przypadek, bo pamiętajcie, że tu jest łączenie, węgiel, tlen, bo ten tlen jest dwuwartościowy. Z jednej strony może chwycić sobie węgiel, a z boku może sobie chwycić wodór, tak? Więc jeżeli wy będziecie robili tą kreskę niechlujnie, czyli do wodoru, to nauczyciel, ja na przykład, bym nie zaliczył takiego wzoru strukturalnego, bo on musi mieć sens. Dobra. No i oczywiście całą resztę, to jest to trudne, co ćwiczyliśmy sobie ostatnio, liczycie do 4. Każdy węgiel w chemii organicznej jest czterowartościowy, czyli po prostu tyle, ile brakuje wiązań chemicznych od każdego węgla do 4, uzupełniacie wodorami na końcu. I powinien wam oczywiście wyjść wzór C6H13. Oha, wybaczcie, że mi trochę się krzywo pisze, ale... Dobra, jest git? Pasuje? Pasuje. Butanol. Metan, etan, propan, butan. Musicie to znać. 4. Czyli wasze N to jest 4. No to piszecie sobie C4, H. 2 razy 4 to jest 8, plus 1 to jest 9. Proszę bardzo. Tak, Bartek, będzie to na YouTubie. Może dzisiaj w nocy albo jutro rano. I oczywiście grupa funkcyjna OH, żeby to był alkohol. I teraz mamy tak, raz, dwa, trzy, cztery węgle, no bo to jest butanol. Na początku piszecie sobie grupę OH, oczywiście możecie ją napisać też na końcu. To jest jakby cząsteczkę możecie sobie obracać. Śliskim tematem jest pisać gdzieś w środku, bo ten wzór ten będzie miał inną, ta substancja będzie miała inną nazwę już. Więc piszcie sobie na początku, ewentualnie na końcu. I uzupełniamy sobie do 4 wiązań od każdego węgla. Cyk, cyk, cyk i cyk. I ciach. C4, H9, OH. Jest. Proste. Piszecie, że proste, więc jedźmy dalej, bo szkoda waszego cennego czasu. Słuchajcie, chciałem wam pokazać tutaj taką tabelkę. To jest to, co już było w poprzednim odcinku, czyli szereg homologiczny alkanów. I chcę wam pokazać tak naprawdę, jak prosto jest zrobić po prostu alkohole z tego. Czyli wy pamiętajcie, że jeżeli umiecie nazwę metan, etan, propan, butan, to nazwa alkoholu to po prostu jest metanol, etanol, propanol, butanol, pentanol, heksanol, heptanol, oktanol, nonanol, dekanol. Easy, nie? I teraz tu, w tym momencie, zamiast tego wodoru, na przykład, piszemy coś takiego. OH. Nie? Tu tak na przykład możemy też sobie, no to możemy gdzieś indziej napisać, bo tam, no tu możemy na końcu napisać na przykład, nie? OH. I to tak wygląda. I to wtedy mamy alkohol. Wzór sumaryczny będzie wyglądał inaczej, już mi się nie będzie chciało go poprawiać, ale chcę wam po prostu pokazać, jaka jest różnica między alkanami a alkoholem? Tak naprawdę niewielka, a właściwości są zupełnie inne tych substancji. Pamiętajcie o tym, bo to już są pochodne węglowodoru, zawierają w sobie już grupy funkcyjne. Nie, no i grupy, i tutaj wzorów już mi się nie będzie chciało pisać. Nie? To wzory sobie wyliczacie z tego wzoru ogólnego. Czyli to pamiętajcie, że to nie do tego. Nie? To trzeba sobie zrobić wzory sumaryczne alkoholi. Dobra, proste. Sami piszecie, że proste, więc jedźmy dalej. Parę słów na temat pierwszego alkoholu w grupie, w tym szeregu homologicznym alkoholi, czyli metanolu. Jest to pierwszy związek w szeregu homologicznym alkoholi. Lotna, ciecz, bezbarwna, palna. Jej opary są palne, o charakterystycznym zapachu. I uwaga, jest bardzo silną trucizną. Jej niewielkie ilości mogą spowodować już śmierć, więc trzeba uważać, szczególnie na tak
alkohol niewiadomego pochodzenia, niewiadomego źródła, który może zawierać w sobie metanol i dlatego może spowodować nawet śmierć, już w niewielkich ilościach. Macie napisany wzór tutaj specjalnie, CH3OH i tak wygląda wzór strukturalny. Ja przy tej okazji tych paru słów na temat alkoholu chciałem Wam pokazać, na temat metanolu, chciałem Wam pokazać, jak zapisać reakcję spalania, dobra? Przypominam Wam, że w klasie trzeciej macie reakcje spalania, one były już w poprzednim odcinku, teraz sobie też do nich wrócimy, bo one się powtarzają. Słuchajcie, mamy tak. Mamy trzy reakcje spalania. Było spalanie całkowite, było spalanie niecałkowite. O, brawo, Mikołaj już wie nawet, jakie są dawki. No, brawo, brawo. Było spalanie niecałkowite do tlenku węgla 2, czyli do czadu, i spalanie niecałkowite do węgla. Tutaj pytanie jest, zobaczcie, o tylko równanie spalania całkowitego, równanie reakcji. No to piszemy. Po pierwsze, co chcemy spalić? No, chcemy spalić metanol. CH3OH. Mówiłem Wam, że niczego nie podpalicie, jeżeli nie będziecie mieli do dyspozycji tlenu. No to jest proste, nie? Teraz, jeżeli to nazywa się spalanie całkowite, to zapamiętajcie sobie, że zawsze w spalaniu całkowitym za strzałką piszecie dwutlenek węgla i wodę. Tak po prostu jest w spalaniu całkowitym. Jak już wypisaliście substancję, no to uzupełniamy. Jeden atom węgla, tu też jest jeden atom węgla, zgadza się. Teraz uwaga, tu są, uwaga, 3 plus 1, czyli 4 atomy wodoru. Pamiętajcie, że ten też tutaj jest, czyli 4 atomy wodoru. To żeby tu były 4, to wpisuję dużą dwójkę. I tutaj pojawia się pewien problem, zaraz Wam powiem jaki. Zobaczcie, ile teraz jest tlenów za strzałką. Wszystkich razem są 2 tutaj i 2 tutaj. Czyli wszystkich razem jest 4. 4 tleny po stronie produktów. I teraz uwaga, w przypadku alkanów, alkenów, alkinów czwórka była ok, bo dało się ją uzupełnić. Nieparzyste tam były problemy, przypominam Wam. To było tak, że jeżeli było 7 albo, nie wiem, 9, to co spalałem, trzeba było pomnożyć razy 2. A teraz uwaga, w przypadku alkoholi nauczcie się, że przez to, że tu jest jeden tlen, on nam zmienia tą regułę. Dokładnie na odwrót. To znaczy, jeżeli byłoby nieparzysta liczba atomów tlenu, czyli to byłoby 5, to wszystko byłoby ok, bo wtedy odejmujemy ten jeden, który tu jest, i resztę tutaj sobie dzielimy. Ale ponieważ mamy parzystą liczbę tlenów, 4, to teraz jeżeli ja sobie odejmę ten jeden, który tu jest wpisany, to mi zostaje jeszcze 3 do uzupełnienia tutaj, czyli zostaje mi nieparzysta. Czyli pamiętajcie, jeżeli uzupełniacie reakcję spalania alkoholi, to jeżeli jest parzysta liczba atomów tlenu po stronie produktów, to tego nie uzupełnicie. Czyli co trzeba zrobić? Pomnożyć razy 2. Czyli stawiamy tu dużą dwójkę, liczymy od początku. Najlepiej jest zrobić to tak, skoro tu był jeden węgiel przed chwilą, a pomnożyłem go razy 2, no to mam 2 węgle. No to teraz mnożę razy 2. Jeżeli przed chwilą tu były 4 wodory, 3 plus 1, a teraz pomnożyłem je razy 2, to mam 8 wodorów. Nie 4, tylko 8. To żeby tu zrobić 8, to przekreślam, piszę 4. Co mi się teraz zrobi? Mam 2 razy 2, czyli mam tu, uwaga, 4 tleny i 4 tleny to jest 8 tlenów po tej stronie. OK? Teraz zobaczcie tutaj, tu są 2 wpisane, 8 minus te 2, które tutaj są, zostaje mi 6. Co mam zrobić, żeby tu było 6? Pomnożyć razy 3. Teraz macie 8 tlenów tutaj po całej stronie substratów i 8 po stronie produktów. Jasne? To jedziemy dalej. A dalej trochę więcej informacji na temat etanolu. Etanol to jest drugi związek od etanu, tak? Dodajmy końcówkę ol. Drugi związek w szeregu homologicznym alkoholi, lotna, palna, bezbarwna ciecz o charakterystycznym zapachu. Też jest nazywany alkoholem spożywczym. To właśnie jego różne stężenia prowadzą do otrzymywania takich rzeczy jak coś, co ze sklepu spożywczego znamy jako piwo, wino, wódka czy spirytus. Różnią się tylko i wyłącznie stężeniem tej substancji w roztworze. Ścina białko, bardzo ważna informacja, pod jego wpływem, i to też ciężko, to też znaczy warto zapamiętać, pod wpływem tego etanolu ulega zmianie kolor roztworu dichromianu 6 potasu. Jest sobie taka substancja, dichromian 6 potasu, ona jest pomarańczowa, zobaczcie, jak rozpuścimy ją w wodzie i jeżeli dodam do niej alkohol i lekko to wszystko ogrzeje sobie w ciepłej wodzie, to po prostu wtedy on zmienia na kolor zielony. To jest jakby reakcja, która pozwala wykryć mi obecność etanolu. Ma działanie toksyczne i uzależniające, więc pamiętajcie, etanol to jest również trucizna, która uzależnia w bardzo szybki i drastyczny sposób, czego nie będę teraz tłumaczył, bo to są zajęcia z chemii, a nie wychowawcze. Taki ma wzór C2H5OH, a taki ma wzór strukturalny. To jest sumaryczny, to jest strukturalny. Przy tej okazji warto, moi drodzy, wiedzieć, że w przypadku pochodnych węglowodorów obowiązują Was dwie reakcje biochemiczne trochę, związane tak na pograniczu biologii i chemii. Jedną z tych reakcji biochemicznych, bo po prostu udział w nich biorą organizmy żywe. Jedną z takich bardzo ważnych reakcji jest fermentacja alkoholowa. Czyli taka reakcja chemiczna, która jest wykorzystywana przez ludzi od tysięcy lat do na przykład otrzymywania wina domową robotą. Tu tak wygląda to sobie baniak na wino. Tak?
W środku jest, mogą być jakieś owoce, tak, które fermentują. Uwaga, owoce mają w sobie dużo cukru i ten cukier jest, bo to wszystko musi być szczelnie zamknięte. I wtedy, jeżeli mamy cukier i szczelnie zamknięte, to drożdże zaczynają fermentować, czyli żywią się tym cukrem i wydalają nam dwie rzeczy. Wydalają nam alkohol, czyli produkuje się nam alkohol z cukru i wydziela się dwutlenek węgla, czyli gaz. Bardzo ważna informacja, ten gaz musi gdzieś ulecieć. Jeżeli zamkniecie sobie taką butelkę z fermentacją, po prostu zakręcicie ją korkiem, to wam eksploduje od ciśnienia dwutlenku węgla, jaki tam się pojawiło, a tego nie chcecie. W związku z tym wymyślono bardzo prosty system. Ten system, nie wiem, czy to dobrze widzicie, ale ten system to jest taka rurka wygięta i w niej jest woda. Jak ktoś kiedyś widział u dziadka lub u babci na strychu taką butlę do pędzenia wina, to wie, o co chodzi. I teraz, dlaczego tutaj jest ta woda, tutaj się buja? Bo zobaczcie, co tutaj się dzieje. Tutaj wydziela się dwutlenek węgla. Oczywiście my tego nie widzimy, ale przez to, że korek nie jest zamknięty szczelnie, tylko nalana jest woda, to on pod ciśnieniem może się wydostać, czyli bąbelki nam lecą na zewnątrz i nie rozsadzi nam butli. Ale po co ta woda jest tak naprawdę? Po to, żeby powietrze razem z tlenem nie dostawało się do środka. Bo ciśnienie na zewnątrz jest za małe i nie przeciśnie nam się ten gaz do środka, do butli. Co by się stało, gdyby się przecisnął? Zamiast procesu fermentacji zachodziłyby procesy gnilne, a nam nie o to chodzi. Więc to jest bardzo ważne. Prosty myk z takim wygiętym korkiem, z rurką z wygiętym korkiem, już wszyscy wiedzą, o co chodzi. Także zapamiętajcie, to chodzi o to, żeby gaz ze środka się wydostawał, a ten z zewnątrz się nie dostawał, dlatego woda jest w środku, jest takim ruchomym korkiem w jedną stronę, że tak powiem. I tu macie tą fermentację alkoholową. Tak ona wygląda. Z cukru powstają dwie cząsteczki alkoholu, etanolu i dwie cząsteczki tlenku węgla 4. Jedziemy dalej. Moi drodzy, przy okazji etanolu warto wspomnieć również o tym, że może się pojawić pytanie o to, co to takiego jest kontrakcja. I tu nie chodzi o FIFA czy jakąkolwiek inną grę sportową, gdzie możemy mieć kontrę, tylko chodzi o to, i to w ogóle się trochę nie łączy ze sobą, w sensie jest trochę nielogiczne, ale chodzi o to, że jeżeli wymieszamy ze sobą dwie substancje, w których cząsteczki jednej substancji są malutkie, tu na przykład, i cząsteczki drugiej substancji są większe, to jeżeli je bardzo dobrze wymieszamy, to zobaczcie, że tutaj są wolne przestrzenie między tymi dużymi cząsteczkami, na przykład cząsteczkami alkoholu, nie? C2H5OH, a to jest woda nasza. Wlewacie sobie wodę do alkoholu, pół litra wody, pół litra alkoholu, załóżmy, stężonego etanolu. I teraz teoretycznie pół i pół litra powinno wam wyjść 1 litr. Ale w momencie, w którym to zmieszacie bardzo dobrze, okaże się, że wyjdzie wam tego mniej. Zobaczcie, jak tutaj, w tym przypadku. Ponieważ co się dzieje? O, pieszania się. Dzięki za uwagę. No, to nie jest pieszanie. Tak to jest, jak się robi prezentację w nocy, nie wiem, o której godzinie to akurat było. Tak, czyli w tym momencie te cząsteczki mieszania się. W tym momencie te cząsteczki lepiej się upakowują, czyli mniejsze cząsteczki wchodzą między te większe i wykorzystują te wolne przestrzenie te. Więc w sumie nie będziemy mieli po zmieszaniu pół litra i pół litra, nie będziemy mieli całego litra, tylko trochę mniej niż litr tego roztworu wody i alkoholu. Zapamiętajcie sobie, to jest zjawisko kontrakcji. Zmniejszanie objętości roztworu podczas mieszania się dwóch cieczy. Okej? Ważna rzecz, dlaczego też alkohol jest szkodliwy dla organizmu ludzkiego i każdego innego organizmu? Ponieważ potrafi ścinać białko. Tak, podobnie jak to robił kwas azotowy 5 w reakcji ksantoproteinowej, ale ten nie zabarwia na żółto. Po prostu powoduje ścięcie się białka. Tu macie alkohol, ścina białko. Taki rebusik do zapamiętania, nie? Dobra. Idziemy dalej. Nadążacie? Wszyscy jeszcze są cały czas? Cieszę się, że przyszliście, bo wiecie, pora taka nietypowa jak na nasze live. Ale jedziemy dalej. Słuchajcie, a propos alkoholi, muszę jeszcze wam powiedzieć, że jest taki alkohol, który ma więcej niż jedną grupę OH, bo do tej pory te wszystkie metanol, etanol, propanol miały w sobie jedną grupę OH. Nazywały się alkoholami monohydroksylowymi. Mono, czyli jednohydroksylowa, to jest ta grupa OH. Ale są również alkohole, które mogą mieć kilka takich grup OH podłączonych. Pod jeden węgiel, drugi, trzeci i tak dalej. Te alkohole nazywają się alkoholami polihydroksylowymi, lub, uwaga, nazwa polska, wielowodorotlenowymi, czyli wiele grup OH po prostu mają w sobie. Zawierają więcej niż jedną grupę hydroksylową. Macie tutaj ładnie to napisane. Glicerol jest taką substancją. Fachowa nazwa to propanotriol. Glicerol to nazwa zwyczajowa, czyli taka niesystematyczna, powiedzmy, nie wynikająca z nazewnictwa chemicznego. Jest to ciecz,
bezbarwna, o dużej gęstości, nietoksyczna, słodki, ma słodki smak, jest wykorzystywana w cukiernictwie. Na przykład jak pijecie sobie syrop na kaszel, to ten słodki smak syropu na kaszel jest spowodowany między innymi przez to, że w większości jest to glicerol po prostu, który ma, jest gęsty i obkleja wam struny głosowe i je po prostu leczy w ten sposób, bo wtedy ma on obkleja, a tam w nim jest rozpuszczona substancja, która ma was właśnie wyleczyć. I przez to, że on jest gęsty, obkleja, to ta substancja ma czas, żeby zacząć jakoś działać, no bo gardło jest trudne do leczenia. I ma odczyn obojętny, czyli nie zmieni koloru papierka wskaźnikowego na przykład. Wzór sumaryczny wam napisałem, C3H5OH, trzy razy wzięte, czyli widzimy, że ma trzy grupy OH. Teraz zobaczcie, jak wystarczy napisać wzór strukturalny, bardzo łatwo. Na przyszłość wam się przyda, więc od razu będziemy pisali to nietypowo, czyli będziemy pisali to w pionie. Trzy atomy węgla, możecie też w poziomie, ale przyda wam się po prostu potem to w pionie. I teraz mamy, uwaga, nie jedną, tylko trzy grupy OH do każdego. Do każdego węgla macie przyłączone jedną grupę wodorotlenową. I teraz macie pozostałe, oczywiście, wiązania są jakby wykorzystywane na podłączenie wodorów. I dlatego macie C3H5OH, trzy razy wzięte. Sorry, mógł być przester przez chwilę, bo mi się psikło. Dobra, mamy tu C3H5OH trzy razy wzięte, mamy wzór sumaryczny i wzór strukturalny. Teraz, czy można taką substancję spalić? Tak, mało tego, ona jest często wykorzystywana jako zapalnik różnych reakcji chemicznych na doświadczeniach, bo to jest ciecz, która... A dziękuję bardzo, Natalio. To jest ciecz, która na przykład fajnie reaguje z manganianem 7 potasu i dochodzi do samozapłonu, ale tego nie będę wam teraz pokazywał. Także może kiedyś. Jak napisać reakcję spalania? Znowu mamy spalanie całkowite, czyli chcemy spalać sobie taką substancję. C3H5OH, trzy razy wzięte, to jest nasz glicerol. Pamiętajcie, że spalanie to zawsze plus O2. Jeżeli całkowite, to za strzałką piszemy sobie CO2 plus H2O, czyli woda. Liczymy sobie atomy węgla w takiej kolejności. Trzy atomy węgla, tu jest 1, więc mnożę razy 3. Teraz uwaga, wodorów jest 5 plus 3, bo pamiętajcie, to jest 5 i 3 w nawiasie, czyli razem 8. Żeby tu było 8 po stronie produktów, no to mnożę razy 4, 4 razy 2, proste. Teraz uwaga, wszystkich tlenów za strzałką mamy 3 razy 2, to jest 6, plus 4 razy 1, to jest 10. Wszystkich tu jest 10. Uwaga, tu jest 3 w nawiasie, czyli 10 minus 3 daje nam 7. I siódemki tu się nie da uzupełnić. Musiałbym zrobić razy 3,5, nie? To co ja muszę zrobić? Oczywiście pomnożyć razy 2. Jeżeli nie da się uzupełnić, to po prostu mnożymy razy 2. Pamiętacie, jak to było w alkoholach, nie? Że tych parzystych cyferek się nie dało uzupełnić. To znowu dziesiątka jest parzysta. Czyli mnożę razy 2 wszystko. Skoro pomnożyłem, no to z trójki robię 6, z czwórki robię 8. Przed chwilą tu było 10 atomów tlenu, teraz powinno być 20. Sprawdźmy to. 6 razy 2 to jest 12, 8 razy 1 to jest 8. 12 plus 8 to jest 20. Teraz uwaga. Tutaj teraz jest zapisane 6. Jak to jest możliwe? Bo były 3, a teraz jeszcze pomnożyłem je razy 2. Czyli jest 6 tlenów. 20 minus 6, które tu jest wpisane, zostaje mi jeszcze 14. Co zrobić, żeby tu było 14 tlenów? Easy. 7 razy 2 daje 14. Teraz tlenów jest 20. Po tej i po tej stronie. Tak trochę więcej liczenia, ale to wiecie, 7 razy 2, no to ogarniacie, nie? Dobrze. Co dalej o alkoholach? Jaki jest ich stan skupienia? Warto o tym też wiedzieć. Ich stan skupienia to nie jest zawsze ciecz. On się zmienia w zależności od tego, jak długi macie łańcuch, czyli ile atomów węgla jest w łańcuchu. Jest tutaj napisane, że od 1 do 3 to są ciecze właśnie te lotne, które szybko parują i ich opary się właśnie palą. To jest metanol, etanol, propanol. Potem od 4 do 11 to są już ciecze oleiste, słabo rozpuszczalne w wodzie. A powyżej 12 to alkohole, które są po prostu ciałami stałymi, więc spokojnie ciała stałe też istnieją w postaci alkoholi, nie? Więc to tym się nie martwcie. Teraz chciałem z wami przetestować przy tej okazji, kończąc już alkohole, spalanie całkowite jednego wybranego alkoholu. Znaczy wszystkie reakcje spalania jednego wybranego alkoholu. Tak więc jest takie polecenie, napisz wszystkie równania reakcji spalania butanolu. Zaczynamy sobie od napisania wzoru butanolu. Przypominam wam, jak to robić. Metan, etan, propan, butan jest czwarty. I teraz, jeżeli jest czwarty, a wzór alkoholi to było CN, czyli C4, tu sobie możemy napisać, 2 razy N, czyli 8, plus 1, czyli 9. C4H9OH. To jest nasz butanol. Teraz, jeżeli chcę napisać reakcję spalania całkowitego, to muszę dodać oczywiście tlen i w całkowitym powstaje mi zawsze dwutlenek węgla i woda. Ok? No to teraz zobaczcie. Mamy 4 atomy węgla, tu jest 1 atom węgla,
Więc żeby się zgadzało, mnoży razy 4. Styka. Teraz mamy, uwaga, tutaj 9 i 1. Nie zapominajcie o tym wodorze, czyli 10 atomów wodoru. To żeby tutaj było 10 atomów wodoru, wpisuję 5. Jest. To teraz, uwaga, tleny. Wszystkich tlenów za strzałką jest 4 razy 2, to jest 8, plus 5 to jest 13. Uwaga, 13 jest cyfrą nieparzystą, czyli w przypadku alkoholi jest OK. Zobaczcie, 13 tlenów, atomów tlenu za strzałką, minus 1, który tutaj jest, zostaje mi 12. Co muszę wpisać tutaj, żeby było 12 atomów tlenu jeszcze? Muszę wpisać 6, bo 6 razy 2 daje 12. Zobaczcie, 12 plus 1 daje mi 13 i tu też jest 13. Styka. Jedziemy dalej. Widzicie, tu nie trzeba było mnożyć razy 2, bo akurat ta nieparzysta była w porządku. Znowu C4, H9 plus, przecież alkohola, nie? Plus tlen O2 daje nam, teraz uwaga, czad, czyli tlenek węgla 2, plus wodę. Liczymy. 4 atomy węgla, 1 atom węgla. Mnożymy razy 4, jest OK. 9 plus 1, czyli mamy 10 atomów wodoru. 2 plus, żeby tu było 10, no to mnożymy razy 5. Też jest 10. Czyli wodory się zgadzają. Teraz uwaga, patrzcie, ile jest tlenów. 4 razy 2 to jest, znaczy 4 razy 1 to jest 4, plus 5 to jest 5, 4 razy 4 plus 5 to jest 9. Czyli po tej stronie jest 9 atomów tlenu. Tu mamy 1, to odejmujemy od tych 9 ten 1. Zostaje nam ile do uzupełnienia? Jeszcze 8. Co zrobić, żeby tu było 8? 4 razy 2 daje 8. Wpisuję 4. I uwaga, ostatnie spalanie całkowite. C4H9OH, czyli nasz butanol. Znowu plus tlen. Jeżeli ma być spalanie niecałkowite do węgla, czyli do sadzy, to po prostu plus C i woda. I mamy tak, 4 atomy węgla? Jest. No to chcę tutaj mieć też 4 atomy węgla. 10 atomów wodoru? No to ja tutaj też chcę mieć 10 atomów wodoru. 5 razy 2 daje 10. Tutaj nie ma w ogóle tlenów, a tutaj jest 5. Nieparzysta liczba. Czyli ok, 5 tlenów minus 1 to są 4. Co zrobić, żeby tu były 4? Pomnożyć razy 2. 2 razy 2 daje 4. Zobaczcie, coraz mniej tlenów. Pamiętacie, jak to było w tych reakcjach spalania, nie? Im mniej tlenu, tym się przełączają automatycznie te reakcje z całkowitego na niecałkowite do czadu i niecałkowite do sadzy. Ilość tlenu decyduje o tym, jaka reakcja spalania zachodzi. To co? Możemy przejść dalej? Trudne alkohole ogarnęliście? Możecie sobie to jeszcze poćwiczyć, wybrać sobie jakiś inny przykład. Jedziemy dalej. Jedziemy dalej. Drugą pochodną węglowodorów, którą musicie ogarnąć, to są kwasy karboksylowe. Kwasy karboksylowe inaczej nazywane są kwasami organicznymi. Są to pochodne węglowodorów, które zawierają w sobie w cząsteczce swojej grupę karboksylową. I ta grupa karboksylowa jest grupą funkcyjną, tak samo jak w alkoholach grupą funkcyjną było OH. Tak tutaj grupą funkcyjną jest właśnie coś takiego. COOH. Dzień dobry, Wiktoria. Cieszę się, że dołączyłaś do nas. Jakoś bez Ciebie było mi smutno. COOH, a tak wygląda wzór strukturalny grupy karboksylowej. Jako grupę funkcyjną, ich nazwy tworzymy od nazw węglowodorów, znowu metan, etan, propan, butan, się kłania, musicie to znać, dodając końcówkę owy. Na przykład właśnie kwas metanowy, etanowy itd., itd. Często jednak, i tu ważne, często jednak dla pierwszych pięciu kwasów stosuje się zamiennie nazwy zwyczajowe. Czyli na przykład zamiast kwasu metanowego bardzo często możecie zobaczyć zadanie, gdzie zamiast tego słowa metanowy używa się słowa kwas mrówkowy. I to jest dokładnie ta sama substancja. I dla pierwszych pięciu w tym szeregu homologicznym one posiadają takie nazwy zwyczajowe. I bardzo ważne jest to, żebyście też się ich nauczyli. One niestety nie mają nic wspólnego z tym, co pojuczyliście sobie na poluszkach. Ten metan, etan, propan, butan. Niestety tak nie jest. One mają wspólne, one po prostu wzięły się z jakichś tam różnych właściwości tych substancji, skąd były ukryte. Na przykład wykryte kwas mrówkowy po raz pierwszy wykryto w jadzie mrówek, więc stąd miał swoją nazwę. Jeszcze zanim odkryto całą grupę karboksylową itd., itd. Zobaczcie, ciekawostka, on ma również oczywiście ten, za taką prostą, Ania, tak, rozumiem, on ma oczywiście swój wzór ogólny, grupy karboksylowe mają swój wzór ogólny, mamy coś takiego CNH2 razy N plus 1, czyli tak jak w alkoholach, bo to jest ta grupa alkilowa, znowu muszę odczepić jakiś wodór, żeby przyczepić w nią coś i przyczepiam grupę karboksylową. I tu jest bardzo ważna rzecz. Zobaczcie, jest polecenie. Napisz wzór sumaryczny i strukturalny kwasu mrówkowego, czyli metanowego. Jeżeli policzycie sobie na paluszkach i zrobicie to po staremu, ja wam pokażę teraz, jak tego nie robić. Jeżeli zrobicie to po staremu, czyli wyjdzie wam na paluszkach, że węgiel jest 1, bo metanowy, czyli mrówkowy, to zrobicie tak. Aha, czyli C1, czyli po prostu C
Potem zrobicie 2 razy 1 plus 1, czyli C, 2 razy 1 plus 1 to jest 3, czyli CH3. No i przepiszecie grupę funkcyjną COOH. I niby, że to dla Was jest właśnie wzór kwasu mrówkowego. Błąd. Ponieważ, uwaga, spójrzcie sobie teraz na niego i zobaczcie, ile tu jest atomów węgla. Jak dla mnie, to są 2. A Wy macie mieć kwas metanowy, czyli taki, który ma w sobie 1 atom węgla, a nie 2. Wy co teraz zrobiliście? Zrobiliście tak naprawdę kwas octowy, czyli drugi, czyli etanowy. Dlaczego? Bo zapomnieliście, że już jeden węgiel jest w grupie karboksylowej. Zobaczcie, on ma wbudowana, ta grupa ma wbudowany w sobie jeden atom węgla. Więc jeżeli wytworzycie wzory, to spoko, możecie z tego korzystać, ale pamiętajcie, że pod literkę N tym razem podstawiacie o jeden węgiel mniej, od jedną cyferkę mniej niż... To cieszę się, że to jest takie opatologiczne. O jedną cyferkę mniej niż to było, niż to Wam wychodzi na paluszkach. No czyli w naszym przypadku, czyli to jest źle, kasuje to totalnie, nie? Bo pamiętajcie, wyszedł nie ten wzór. Kasujemy, cyk, 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 wyzerowane. I teraz zobaczcie, mamy, skoro mam zrobić kwas mrówkowy, a pamiętam, że mam podstawić pod N jeden mniej niż mi wychodzi z palcy, a na palcach wychodzi mi jeden, czyli nie podstawiam nic, 0. C0, no to nie ma w ogóle węgla. H2 razy 0, nie ma nic, ale plus 1, no to 1 jest. Czyli po prostu, uwaga, wzór sumaryczny to jest H i grupa funkcyjna. COOH. Jest. To jest nasz kwas mrówkowy. Teraz uwaga, jak wygląda wzór strukturalny. Zapamiętajcie sobie, że zawsze na końcu kwasów karboksylowych jest coś takiego. Czyli to jest to nasze COOH. No to proszę bardzo, H i nasza grupa karboksylowa. CO, podwójne wiązanie, OH. Macie kwas mrówkowy. Tadam, pruścizna. Pamiętajcie o tym haku z tym minus 1 atomu węgla, bo inaczej będzie Wam po prostu, będziecie robili po prostu wzory innych substancji, jak o tym zapomnicie. Dobrze, jedźmy dalej. O, zobaczcie. Tutaj mam ustawione takie rodziny właśnie takich tych 5 podstawowych kwasów karboksylowych, które macie znać. I skąd one pochodzą? Na przykład macie metan, to jest wzór metanu, to jest z alkoholu, metanolu. A teraz uwaga, zobaczcie, jak wygląda kwas. Czyli mam sobie jeden węgiel, tu jeden węgiel, jeden węgiel, jeden węgiel, ale tu już jest grupa karboksylowa, więc ten węgiel nie ma więcej łapek, ma tylko jedną, więc trzyma sobie wodór. I nadal jest jeden węgiel, tak? Nazywa się kwas metanowy lub inaczej kwas mrówkowy. Tutaj mamy etan. Etanol, czyli alkohol etylowy inaczej. I tutaj mam, uwaga, kwas octowy, czyli kwas etanowy. 2 węgle. Na końcu musi być ta grupa karboksylowa. No i mamy CH3. Zobaczcie, widzicie, to jest wzór właśnie kwasu octowego. Sorry. No i potem mamy kwas propanowy, kwas masłowy. Powstaje w wyniku psucia się masła, jełczenia masła, taki właśnie kwasior. Oczywiście butan, butanol i to, co nas najbardziej interesuje. I coś, co się nie zmieściło tutaj, nie było w tej ramce, a już mi się nie chce pisać wzorów, bo już przecież jesteście sprytni, więc będziecie wiedzieli. Jest kolejna i ostatnia z tych serii 5 związków, które mają swoje nazwy zwyczajowe. To jest pentan, no wiadomo, C5H12, pentanol i uwaga, kwas pentanowy, który ma nazwę swoją kwas walerianowy. Okay? Ten piąty kwas nazywa się kwasem walerianowym. To jest jego nazwa zwyczajowa, ale później już następne, 6, 7, 8 mają na zwykłe nazwy. Kwas heksanowy, heptanowy i tak dalej. Już nie posiadają tych nazw zwyczajowych. Więc warto, żebyście mieli 5, a już te 4, które są tutaj zaznaczone na 100%. Dobra? 4 są taką podstawą. Dobrze, jedźmy dalej. Dobry czas mamy. Parę słów na temat odpowiednich związków, jeżeli chodzi o kwasy karboksylowe. Pierwszym w szeregu homologicznym kwasów karboksylowych, pierwszym związkiem jest oczywiście kwas mrówkowy, inaczej nazywany kwasem metanowym, albo kwas metanowy, inaczej nazywany kwasem mrówkowym. Jest to substancja lotna, palna, trująca i parząca, bezbarwna ciecz o charakterystycznym zapachu. Słuchajcie, to jest substancja, która jest wykorzystywana bardzo często w przyrodzie jako naturalna broń biochemiczna. Na przykład jak cię urządli pszczoła i cię szczypie, to wstrzyknęła ci z żądła właśnie kwas mrówkowy. Jeżeli na przykład ugryzie cię mrówka, to dokładnie to samo robi. A jeżeli poparzy cię pokrzywa, to w tych swoich igiełkach ma ukryte kropelki z tym kwasem mrówkowym, którym też się broni tak naprawdę przed drapieżnikami. Więc to jest taka naturalna, prosta broń biochemiczna, dlatego nie chcemy się kąpać w pokrzywach na przykład, nie? Bo wiemy, że to nie będzie się kończyło niczym przyjemnym. Wzór sumaryczny Wam napisałem HCOH. No i teraz zobaczymy, czy można spalać taką substancję. Mam napisać reakcję spalania całkowitego. Czyli co potrzebuję? No potrzebuję naszego bohatera, czyli kwas mrówkowy HCOOH. Znowu pamiętacie, że muszę mieć tlen, to już do znudzenia, ale przynajmniej ogarniecie. I jeżeli to ma być spalanie całkowite, tu jest napisane spalanie całkowite, no to powstaje CO2, no i woda. Uzupełniamy. Jeden atom węgla, tutaj też jest jeden atom węgla, więc się zgadza. 2 atomy wodoru, tutaj też są 2 atomy wodoru, też się zgadza. Uwaga, po tej stronie mam 3 atomy tlenu,
a tutaj mam 4 atomy tlenu. Zobaczcie, czyli mam po tej stronie więcej niż po tej. No to co muszę zrobić? Oczywiście pomnożyć ilość dwutlenku węgla i pomnożyć ilość kwasu. No żeby zwiększyć ilość wodorów, nie? Żeby tutaj można było to jakoś wyrównać. To teraz zobaczcie, co ja teraz mam. Mam 2 atomy węgla, tutaj też mam 2 atomy węgla. Styka? Styka. Teraz mam ile atomów wodoru? 4, bo tu były 2, jak zasłoniłem, tu jeden i drugi, razy 2 daje 4. To żeby tu były 4, to muszę zrobić coś takiego, też uzupełnić. No i teraz tleny. Po stronie produktów, zobaczcie ile mam. 2 razy 2 to jest 4, plus 2 to jest 6. Styka. Teraz uwaga, tutaj są 2 tleny, 2 razy te 2. Czyli uwaga, tu jest 4 tleny są z tej strony, plus te 2 to jest też 6. 4 plus 2 to jest 6. Uzupełnione. Ciekawostka, w przypadku kwasu mrówkowego nie ma żadnej innej reakcji spalania. Dlaczego? Bo zobaczcie, ja Wam mówiłem, że żeby zaszły kolejne reakcje spalania, czyli niecałkowite do czadu i niecałkowite do sadzy, to musimy mieć coraz mniej tlenu. My nie możemy zrobić już mniej niż jedną cząsteczkę. Zobaczcie, że ta jedna cząsteczka pozwala spalać aż 2 cząsteczki kwasu mrówkowego. Mniej się nie da niż jedną cząsteczkę użyć po prostu. Więc kwas mrówkowy, jeżeli ulega reakcji spalaniu, to tylko i wyłącznie całkowitej. Nie da się inaczej zrobić. Ze względu na to, że jest tak dużo tlenów na jeden atom węgla. To taka matma po prostu tutaj jest. Ok, napisz równanie reakcji dysocjacji jonowej. Dysocjacja jonowa, coś co znacie z klasy drugiej, czyli rozdział na kationy i aniony. To kwasy organiczne są słabymi kwasami, ale ulegają reakcji dysocjacji jonowej w wodzie. Jak to wygląda? Wygląda to w ten sposób. Nasz kwas mrówkowy dysocjuje, czyli strzałeczka w obie strony, bo jest słabym kwasem i na strzałce piszemy H2O, tak było w dysocjacji. I teraz zapamiętajcie sobie jedną rzecz, że wszystkie kwasy kończą się na COOH. To mają zawsze wszystkie, nie? I uwaga, w związku z tym, to w tym miejscu następuje oddzielenie tej cząsteczki. Powstaje coś takiego, co nazywamy resztą kwasową, proszę bardzo, to jest moje R. I to jest reszta kwasowa z minusem, HCOO, zawsze jednowartościowe, plus kation wodoru, H+. Dlaczego tak jest? Bo jeżeli odczepiam jeden wodór, to po prostu zostaje mi jednowartościowy anion, no bo ma jedną wolną łapkę, którą może sobie przyczepić. Jedna mu została. No bo tyle, ile wodorów odczepicie, to taką macie wartościowość reszty kwasowej. Na przykład jak było H2SO4 i odczepialiśmy 2 wodory, to zostały w SO4 2 wolne miejsca, czyli było SO4 2-. A tutaj odczepiam jeden wodór, więc zostaje mi 1-, HCOO-. Cokolwiek byście tutaj nie pisali, jakąkolwiek resztę kwasową, to po prostu będzie ona z jednym minusikiem. Tylko może być większa, może być na przykład kwas octowy, ale to też będzie za chwilę, nie będę jakby tych faktów wyprzedzał. Kwas octowy, inaczej kwas etanowy. To jest drugi związek w szeregu homologicznym kwasów karboksylowych. Jest to lotna, palna, bezbarwna ciecz o charakterystycznym zapachu. Znacie go, bo przecież wszyscy stosujecie na pewno w kuchni coś takiego, co nazywa się octem. Jest to przyprawa jakaś, tam jest drażniące, co prawda nie można tego za dużo spożywać, no ale jest to przyprawa kuchenna, ocet o charakterystycznym zapachu. Ocet można robić z różnych rzeczy. I teraz dlaczego? Ponieważ ocet również może powstawać w wyniku reakcji fermentacji, czyli reakcji biochemicznej. To jest drugi rodzaj fermentacji, który musicie znać. Była fermentacja alkoholowa, teraz jest fermentacja octowa. Na czym ona polega? Bierzemy sobie alkohol, czyli wyobraźcie sobie, że macie wino, takie naturalnie sfermentowane wino, którego nie zamkniecie. Butelka jest otwarta. I jeżeli jest otwarta, to dostaje się do niego oczywiście powietrze razem z tlenem. Na powierzchni tej butelki, tego wina, zaczną się rozwijać bakterie. Bakterie są wszędzie, więc tam też sobie zaczną się rozwijać. Zrobią sobie imprezę. No i one będą spożywały ten alkohol, no bo będzie tlen, więc one będą mogły żyć i mają co jeść, a wydzielać będą do tego wina ocet winny. No i wodę. W związku z tym po jakimś czasie zobaczymy, że nasz alkohol po prostu skwaśnieje. Najpierw będzie miał zapach octu tylko, a potem nawet w całości będzie miał smak octu. I teraz jeżeli zrobimy to z różnych owoców, bo to można też zrobić, bo taki jest produkt, nazywa się właśnie octem winnym, to wtedy jest winogron jabłkowym, zobaczcie, tutaj jest malina, jest truskawka i można takie octy kupić. One są fajne, aromatyczne, nie są takie hardkorowe jak ocet spirytusowy. Mają w sobie jakąś, wiecie, nutkę fajnych słodkości itd., itd. Więc polecam w kuchni używać oczywiście tych octów owocowych. Dobra, jedziemy dalej. No i teraz jest napisz równanie reakcji dysocjacji jonowej. Znowu, przed chwilą była dysocjacja metanolu, znaczy kwasu mrówkowego, a teraz jest kwasu octowego, czyli tego drugiego. Kwas octowy wygląda tak. CH3COOH. Znowu jest to słaby kwas. Więc strzałka w obie strony, słabe kwasy dysocjują tak, że się rozdzielają, łączą. Ta strzałka w obie strony oznacza pewien dynamizm w roztworze, że co chwilę coś się dzieje. I znowu, przypominam Wam, jak to było. Ten wodór się odczepia
i zostaje nam reszta kwasowa CH3COO z minusem i H z jednym plusem. Proste. Bardzo proste. No dobra, jedźmy dalej, bo teraz będzie trochę trudniej. Dlaczego będzie trochę trudniej? Bo będą sole. Sole kwasów organicznych. Ponieważ kwasy, jak wiecie, z klasy drugiej mogą reagować z metalami, tworząc reszta kwasowa plus metal daje nam sól, no to uwaga, ponieważ mamy w klasie trzeciej sole organiczne, one również mogą tworzyć, znaczy kwasy organiczne, one również mogą tworzyć sole. No i właśnie te sole kwasów organicznych niby wydają wam się bardzo trudne, a ja mam nadzieję, że je spróbujemy teraz razem odczarować. One nie są takie trudne do napisania, tylko trzeba inaczej patrzeć na te puzelki. Sprawdźcie sobie to. Jest takie polecenie. Napisz trzema metodami, tylko trzema tutaj, równanie reakcji otrzymywania octanu sodu. Czyli mam otrzymać sobie substancję, która nazywa się octan sodu. Proste? Jasne, że proste. Metal, który użyję, zamiast słowa metal, bo to są te metody, o których wam mówiłem w odcinku szóstym, zamiast słowa metal, jeżeli mam otrzymać octan sodu, wpisuję symbol sodu, no bo wiadomo, nie? Jeżeli mam otrzymać octan, no to jedynym kwasem, który mi się z tym kojarzy, jest kwas octowy. Kwas octowy, który znacie, to jest CH3COOH. Taki jest jego wzór. Teraz uwaga, tworzymy wzór soli. Przypominam wam, jak to było, że zamiast tego wodoru, bo ten wodór dysocjuje, jego nie będzie za chwilę, i jego miejsce zastępuje nam właśnie sód. Czyli nasza sól wygląda tak. CH3, czyli reszta kwasowa, COO, nic tutaj się nie zmienia, ale w miejsce wodoru, tego ostatniego, wchodzi nam metal. Sprawdzamy wartościowości zawsze. Sód jest jednowartościowy, bo jest w pierwszej grupie układu okresowego. Tutaj wszystkie pierwiastki, które tam są jednowartościowe, a reszta kwasowa, mówiłem wam, że jest zawsze jednowartościowa, no bo odczepił się tylko jeden wodór. Nieważne, że to jest duże. Chodzi o to, że on ma wolne jedno miejsce, żeby coś przyczepić w tej swojej kolejce. Czyli nie muszę tutaj nic dopisywać. Gdybym tu miał dwójkę, czyli gdyby to był na przykład wapń, no to w tym momencie musiałbym to wziąć w nawias i za nawiasem dwójkę to napisać. No bo wartościowości spisujemy na krzyż, nie? Mimo tego, że to jest duży element, ale to nie ma znaczenia. Bierzemy to w nawias, tą resztę kwasową i piszemy dwójkę. Wydziela nam się wodór. Przypominam wam, że wodór zawsze z dwójką na dole. Gazowy wodór, więc sobie zaznaczę tą dwójkę. Wypisałem substancję, teraz sobie to uzupełnię. Liczymy. Pierwszy uzupełniam metal. Jeden atom metalu, styka. Tu jest, uwaga, jedna reszta kwasowa, tu też jest jedna reszta kwasowa, styka. Jeden wodór, ten, który się odczepił, a tu nagle są dwa wodory. Nie styka. W związku z tym, żeby stykało, to tu jest za mało tego wodoru. Co muszę zrobić? Nie mogę sobie dopisać na dole dwójki, bo ja nie mam prawa zmieniać wzoru substancji chemicznej. Ja mogę ją skopiować. Czyli mogę po prostu napisać dużą dwójkę, żeby były dwa wodory. Ale teraz jak napisałem tutaj dużą dwójkę, no to mam dwie reszty kwasowe. No dobra, tu jest jedna, no to też robię dużą dwójkę, spoko. Ale pamiętajcie, że skoro napisaliście tą dużą dwójkę, to ona działa też tu, na ten sód. Więc żeby tutaj było wszystko ok, to skoro tu są dwa atomy sodu, a tu jest jeden, to teraz jest dopiero wszystko ok. Ok? Ok. Ale się było ok. Ok. Ok, to jedźmy dalej. Tlenek metalu. Jedziemy tak. Zrobimy sobie tlenek sodu. Nie musicie go znać na pamięć. Sód jest jednowartościowy, tlen w tlenkach dwu, więc wzór jest Na2O. Na krzyż spisujemy. Kwas się nie zmienił. CH3COOH. Sól też się nie zmienia, nie muszę jej wymyślać na nowo. CH3COONA. Jedyne, co się zmienia w tej reakcji, to powstaje woda. H2O. No, taka jest metoda otrzymywania soli. Teraz zobaczcie. Liczymy. Tu są dwa atomy sodu. Tutaj widzę dwójkę, a tu jest jeden atom sodu. No to już wiem, że jest za mało, więc uwaga, wszystko mnożę razy dwa. Tu jest jedna reszta kwasowa. Tutaj widzę, że są dwie reszty kwasowe bez dwójka. No to, żeby się zgadzało, to mnożę razy dwa. Uwaga, tu są te dwa wodory, które się odczepiły, bo one są dwa, bo dwa razy te jeden. Tutaj są dwa wodory, które są w cząsteczce wody. Zgadza się. Jeden atom tlenu. No i tutaj jest jeden atom tlenu, styka, nie muszę nic pisać. I uwaga, trzecia reakcja, tak zwana reakcja zobojętniania, kiedy używam zasady, czyli naszego NaOH, wodorotlenku sodu, OH jest jednowartościowe, Na jest jednowartościowe, dlatego taki jest wzór. Kwas się nie zmienia, CH3COOH i powstaje mi sól CH3COONA plus woda. Mam nadzieję, że zmieszczę. No, zmieściłem. Liczymy. Jeden atom sodu, jeden atom sodu. Styka. Uwaga, jedna reszta kwasowa. Styka. Uwaga, uwaga teraz. Zobaczcie, tu jest jeden wodór, tu jest drugi wodór i one się odczepiły jakby i stworzyły razem to.
Dwa wodory, więc ok. Dwa wodory po tej stronie, dwa wodory tutaj. Jeden tlen, to jest ten tlen i tutaj jest ok. Teraz musicie też znać zapis jonowy takiej reakcji, bo reakcję zobojętnienia piszemy też w sposób jonowy. Ok, to już moment. Jak to rozpisać na jony? Jeżeli to jest substancja, która dysocjuje, bo jest rozpuszczalna w wodzie, a zasady są rozpuszczalne w wodzie i dysocjują, no to dysocjuje na kation metalu, czyli Na z jednym plusem, bo to wiem z wartościowości, a jedna sztuka tutaj jest, plus jedna grupa wodorotlenowa, bo nie ma więcej, ale z jednym minusem. Teraz tak, przed chwilą była dysocjacja takiego kwasu, więc wiecie, że on się rozdziela w tym miejscu. CH3COO- dysocjacja kwasów organicznych, plus H+. Dobra? Ta sól rozpuszcza się w wodzie, co można sobie sprawdzić w tabeli rozpuszczalności, spoko. Tam będzie octan sodu i on się rozpuszcza w wodzie, CH3COO-, czyli można napisać jego dysocjację, Na+, plus woda, która się nie rozpuszcza, nic się z nią nie dzieje, nie dysocjuje na jony, H2O. Słuchajcie, coś nie wyszło, ta woda, napiszemy jeszcze raz. Już mi miejsce, oh no! Już mi miejsca zabrakło, widzicie? I zrobimy tak, żeby było dla Was czytelne to w miarę. H2O. Brawo, Ania, tak jest. Zasady są po to, żeby je zobojętniać. Mamy to i teraz zobaczcie. Mam zrobić ostatni zapis, jonowy skrócony, czyli szukam wyrazów podobnych po lewej i po prawej stronie równania. No i są Na+, Na+, mogę skrócić. CH3CO-, CH3CO-. Czyli nic się z nimi nie stało. Przed reakcją i po reakcji. One nadal są zdysocjowane, więc nie uległy reakcji, dlatego je skracamy. Co tak naprawdę uległo reakcji? Tak naprawdę połączyło się ze sobą OH- plus H+, czyli pH zasadowe z pH kwaśnym, dając nam obojętną substancję, czyli wodę. Tadam, macie to. Czyli rozpisaliśmy sobie na jony taką reakcję. Jedziemy dalej. Temat wyższych kwasów karboksylowych. To jest też temat należący gdzieś tam do kwasów karboksylowych, ale taki specyficzny, więc tutaj warto o tym opowiedzieć. Co to są wyższe kwasy karboksylowe? To są takie, które mają długie łańcuchy węglowe, czyli bardzo dużo atomów węgla w cząsteczce. Macie znać trzy. Uwaga, pierwszy to jest kwas palmitynowy, czyli C15H31COH. To jest jego nazwa zwyczajowa, palmitynowy. Nie wyjdzie Wam na paluszkach. C15H31COOH. Substancja stała. Związek nasycony. Przypominam, co to był związek nasycony, taki, który ma między atomami węgla. Co? Tylko i wyłącznie wiązania pojedyncze. Jeszcze Wam napiszę, żebyście to sobie zapamiętali, bo to jest ważne. Nasycone związki organiczne są takie, które mają pojedyncze wiązanie między atomami węgla. Zawsze. Wszędzie. W całym łańcuchu. Dobra? Tak wygląda. Trochę przypomina wiórki takiego wosku przemysłowego z tych takich świeczek od... Spoko, Kamil. Ja nie miałem prawa zaspać, ale jestem. Wiórki, jakbyśmy sobie na przykład zrobili wiórki ze świeczki, z podgrzewacza. No tak to mniej więcej w konsystencji, jaki tłusta substancja w dotyku. Potem mamy kwas stearynowy, C17H35COOH. Taki ma wzór po prostu. To jest również substancja stała i związkiem nasyconym, czyli między atomami węgla ma pojedyncze wiązania. I na końcu jest kwas olejnowy, C17H33COOH. Zobaczcie różnicę. 5, 3. To już jest olej, o, jakiś błąd, czekajcie, się wygra, oleista, nie olejnista, tylko oleista, poprawmy to, oleista, ciecz, jest, oleista, ciecz, jest to związek nienasycony. I teraz bardzo ważna rzecz, bo mogą się pojawić takie pytania, jak odróżnić kwas palmitynowy, na przykład stopiony od kwasu olejnowego? Pamiętajcie, że substancje nasycone od nienasyconych odróżniamy za pomocą wody bromowej lub roztworu manganianu 7 potasu. Woda bromowa ma kolor brązowy, zobaczcie, tutaj specjalnie są takie zdjęcia. To jest woda bromowa, to jest kwas olejnowy. I teraz, czekajcie, bo się tu jakaś fotka przesunęła. I teraz zobaczcie, woda bromowa jest brązowa, kwas olejnowy sobie pływa, wymieszano to wszystko i zobaczcie, woda bromowa się odbarwiła. Dlaczego? Bo zaszła reakcja przyłączania, addycji, dowiązania podwójnego, które nam się tutaj też, widzę, przesunęło lekko wszystko. Czekajcie, muszę poprawić rysunek, bo z niewiadomych przyczyn się uległ degradacji. No, więc zapamiętajcie sobie, że te wyższe kwasy karboksylowe możemy również odróżnić za pomocą na przykład roztworu wody bromowej, która się odbarwia pod wpływem tylko tych nienasyconych, czyli tych, które mają wiązanie podwójne, bo ono pęka i może wyłapywać ten brom z tego naszego roztworu,
W związku z tym roztwór traci kolor. Skoro brom powodował kolor brązowy, a już nie ma bromu, no to nie będzie koloru. Dobra. To jest to. Te trzy kwasy macie znać. Po prostu ich wzory. C15H31COH, C17H35 COH i C17H33COH. Dokładnie na środku tej cząsteczki, gdybyśmy sobie rozpisali te 18 atomów węgla, bo zobaczcie, 17 plus 1, to dokładnie na środku będzie wiązanie podwójne. Jedno. Czyli już jest ten związek nienasycony. Wszystkie inne będą pojedyncze, ale na środku będzie wiązanie podwójne. Dlatego ma ten związek dwa wodory mniej, bo musiało odpaść, dwa odpaść, żeby się wiązanie nam zamknęło. I przyszło nam kolejne wiązanie właśnie między atomami węgla. Dobra. W przypadku kwasów karboksylowych musicie też wiedzieć, co to są mydła, bo to jest temat związany ze sobą. Mydła to są właśnie sole tych kwasów karboksylowych, wyższych kwasów karboksylowych z dwoma pierwiastkami. Przede wszystkim z dwoma pierwiastkami, z sodem i z potasem, czyli są to sole sodowe i potasowe wyższych kwasów karboksylowych. One też bywają, te wyższe kwasy karboksylowe, nazywane czasami kwasami tłuszczowymi. Dlaczego kwasami tłuszczowymi? Bo z nich uzyskujemy tłuszcz, ale to w przyszłości Wam będę opowiadał na innym odcinku. I teraz zobaczcie, mydło sodowe to jest taka biała, twarda substancja, na przykład właśnie biały jeleń, to jest mydło sodowe, stearynian sodu. Tą substancję będziemy za chwilę otrzymywali. A mydło potasowe jest szare, maziste, najczęściej pasty BHP mają taką konsystencję, że możecie sobie je rozcierać. I teraz jest takie zadanie, napisz reakcję zobojętniania, której jednym z produktów będzie stearynian sodu. Zobojętnianie, przypominam Wam, przynajmniej według moich lekcji, to jest trzecia metoda, czyli zasada plus kwas. Jeżeli mam otrzymać stearynian sodu, to naszą zasadą będzie oczywiście NaOH. Na jest jednowartościowe, OH jest też jednowartościowe, plus stearynian, czyli musicie znać kwas stearynowy. C17H35COOH. Wszystko się podgrzewa, czyli tu macie taką tłustą tą substancję, ją podgrzewacie, ona zaczyna się topić pod wpływem ciepła i zaczyna reagować z granulkami wodorotlenku sodu, wydziela się piana. To powstaje, to dowodzi, że powstaje nam mydło. I teraz jak wygląda wzór tego mydła? C17H35COONA. No i wydziela się, jak to zawsze w wyniku reakcji zobojętniania, wydziela się woda. I dlatego nam się pieni wszystko, bo tej wody wcześniej nie było. Bo ta substancja się nie rozpuszcza w wodzie. Ona nie dysocjuje, więc nie zabarwia papierka wskaźnikowego. Jest wyższy kwas karboksylowy, one są nierozpuszczalne w wodzie. I teraz zobaczcie, macie Na, tutaj jest jeden atom, tutaj też jest jeden atom, reszta kwasowa, ta C17H35COOO, tutaj jest jedna, tutaj też jest jedna. Teraz zobaczcie wodory, tu jest jeden atom wodoru, jeden. Tu też jest jeden, one się odczepiają jakby, no i łączą się razem z tym tlenem, który jest tu, czyli mamy dwa atomy wodoru po tej stronie i dwa te, które się przemieszczą gdzieś tam. I to jest ten jeden tlen, który się pojawia tutaj. Wszystko. Także tak wygląda reakcja zobojętniania, w której powstaje po prostu mydło. W skali przemysłowej robi się to inaczej. Mydło robi się z tłuszczu, ale tak jak mówiłem Wam o tłuszczach, będziemy sobie być może mówili w innym odcinku. Jak będziemy chcieli zamknąć wszystko. No i teraz dochodzimy sobie do takiego nowego, przedostatniego już działu o pochodnych węglowodorach, czyli tutaj wchodzi nam temat estrów. Estry to jest tak zwana pachnąca chemia. Do tej pory była śmierdząca. Alkohole mają specyficzny, charakterystyczny, nieprzyjemny zapach. Kwasy karboksylowe również mają ostry, nieprzyjemny zapach, a nagle pojawiają się estry, które mają piękne zapachy, jak widzicie tutaj na zdjęciu, mają zapachy różnych owoców, płatków kwiatów itd., itd. No, na tym polega chemia, że potrafi nas zaskakiwać, że jak połączymy dwie śmierdzące substancje, bo estry właśnie powstają z połączenia alkoholi i kwasów karboksylowych, o czym dowiecie się za chwilę, to otrzymujemy w tym momencie substancję o bardzo fajnym zapachu, która wykorzystywana jest na przykład do produkcji różnego rodzaju napojów. Jak czytacie na opakowaniu zapach identyczny z naturalnym, to znaczy, że tam jest udawana substancja, która jest odkryta w owocach, tylko po prostu otrzymywana jest w fabrykach za pomocą reakcji estryfikacji i dodawana do jakiegoś napoju. Nie jest prawdziwą, odzyskaną na przykład z owoców, nie wiem, gruszki czy truskawki, tylko po prostu stworzoną w fabryce na podstawie wzoru, który występuje w przyrodzie. No to jedźmy. Co to są estry? Są to związki organiczne, oczywiście pochodne węglowodorów, których cząsteczki zawierają grupę estrową. Nie chciałbym, żebyście się gdzieś tam pomylili. Grupa estrowa jest tylko podobna trochę do grupy karboksylowej. Ona nigdy nie jest na końcu cząsteczki. Ona jest w środku cząsteczki, gdzieś tutaj, tak? Wygląda w ten sposób i tutaj cząsteczka sobie idzie dalej i tutaj też idzie sobie dalej. Także ona jest gdzieś tam w środku tej naszej substancji. Zobaczcie. Tu jest ta nasza grupa estrowa, czyli ma C5H11COOC2H5 i teraz to się nazywa heksanian etylo. Dlaczego heksanian? Bo macie bardzo często problem z nazywaniem tych substancji. Ja sobie zdaję sprawę z tego, ale ja Wam pokażę, jak to łatwo zhakować.
Musicie umieć kwasy ogarnąć. Czyli wyobraźcie sobie, że jeżeli byście znali kwas heksanowy, nie? Heksanowy, to on by miał C5H11COOH. 6 atomów węgla by musiał mieć. C5 tu i C1 to jest 6 atomów węgla. COOH. Tak, jakby tego nie było. Czyli tu macie ten kawałek od heksanowego kwasu. Wyrzucony jest tylko wodór, w niego miejsce wejdzie to. Czyli jeżeli to jest do kwasu heksanowego, to będzie to heksanian. Jeżeli na przykład jest coś takiego, co nazywa się kwasem octowym, nie? CH3COOH było już dzisiaj na lekcji, to w tym momencie, jeżeli wyrzucicie H i w to miejsce podczepicie sobie jakiś tam alkohol, no to macie na przykład nasz ester, bo to jest octan czegoś. Czyli jak 5 atomów węgla, no to jest pentylu, alkoholu pentylowego, bo to, ten kawałek jest od alkoholu, ten kawałek jest od kwasu. Znowu tutaj macie, od kwasu masłowego, bo ma 4 atomy węgla, masłowy jest czwarty. C3 plus 1 to jest czwarty, czyli jest maślan, czego? 4,9, taki alkohol z 4 atomami węgla nazywa się butanol, czyli maślan butylu. Tutaj macie maślan etylu, bo jest 2 atomy węgla. Tutaj z kolei na przykład, o niech tu będzie, pentanian pentylu. Zobaczcie, 5 atomów węgla, 4 plus 1, czyli to jest kwas pentanowy. No i tu też 5 atomów węgla, więc pentanian pentylu. I to tutaj wam pokazywałem, jak te substancje się nazywają, a tak naprawdę widzicie, jakie zapachy można w ten sposób otrzymać. Często jak kupujecie sobie właśnie takie ampułki z zapachami, aromaty do ciast, no to, to one zawierają w sobie właśnie te estry różnego rodzaju, żeby podkręcić zapach naszego ciacha. No to jak otrzymujemy taką substancję? Z tym macie często na lekcjach problem, a to obiecuję wam, że to nie jest takie trudne, jak wam się wydaje, tylko po prostu otwórzcie umysł, ok? Estry otrzymujemy w wyniku reakcji estryfikacji. Musimy użyć do tego H2SO4, bo on musi nam zakwasić tą całą środowisko, żeby reakcja się nie odwróciła. Dlaczego może się odwrócić, to będzie za chwilę. Czyli na strzałce trzeba pamiętać H2SO4 napisać. I teraz co my ze sobą łączymy? Jakiś kwas karboksylowy plus jakiś alkohol. Zachodzi reakcja, powstaje nam ester, no i woda. Więc teraz zróbmy sobie, napisz równanie reakcji estryfikacji, której jednym z produktów będzie octan pentylu. Czyli robimy sobie, uwaga, co? Octan pentylu. Patrzcie, zapach bananów. Jak zrobić zapach bananów? Wystarczy wziąć ocet. Chyba nie kojarzę wam się z bananami, ale zobaczcie. Ocet, który ma wzór taki. Ja sobie napiszę go strukturalnie najpierw, bo to po prostu jest wygodniejsze, żeby wam potem tłumaczyć. Zobaczcie, to jest ocet. Cyk, 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 cyk. Kwas octowy. Dobra? Teraz tak. Do tego mam dodać jakiś alkohol. Zastanówmy się, jeżeli mamy otrzymać pentylu, no to oczywiście wpisujemy piąty alkohol. Jeżeli piąty, to będzie miał ile atomów węgla? Oczywiście 5. Pentanol. Raz, dwa, trzy, cztery, 5. Macie? I teraz uzupełniamy oczywiście wodorami. Tu sobie zrobimy grupę OH. Tutaj wodór. Tutaj wodór, tutaj wodór, tak żeby mieć po prostu cały wzór strukturalny pentanol. Dlaczego akurat wolę wzór strukturalny i reakcję napisać strukturalnie? Bo tu zaraz wam pokażę, co tak naprawdę się dzieje. OK? Mamy to. Teraz na strzałce piszemy sobie H2SO4. A ta strzałka wyszła krzywa. Powtórka. Na strzałce piszemy, znowu wyszła krzywa, no życie. H2SO4. Napiszę pod spodem, bo nie będziecie, bo już nie ma miejsca, jak widzicie. Co się dzieje tak naprawdę? Dzieje się taka jedna ciekawa rzecz, to wam to zaznaczę, że ta nasza grupa OH od kwasu łączy się z tym H z alkoholu. Łączą się i co robią? Tworzą cząsteczkę wody. No bo H, H i OH, no to jest woda. A co zostaje? Zobaczcie kawałek, który zostaje z kwasu. Tu się nic nie zmienia. Zobaczcie, ten fragment zostaje z kwasu, czyli patrzcie. Mamy tak. Cyk, 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 cyk i cyk. Tak? To jest to, co zostało z kwasu. Teraz na czerwono zaznaczę wam to, co zostało z alkoholu. Ten tlen teraz ma wolną łapkę, no bo zostawił, bo wodór odszedł, więc on ma wolną łapkę. A nie lubi mieć wolnej łapki, więc coś sobie by chciał przyczepić. W okolicy pojawia się tylko jedna rzecz, którą on by chciał przyczepić, czyli ten węgiel. Więc uwaga, ten nasz nowy tlen, ten od alkoholu, łączy się z tym węglem tutaj. No i dalej mam już co? Dalej mam już po prostu po kolei to wypisujemy. Czyli jest węgiel, dwa wodory, cyk, znowu węgiel ten, i dwa wodory, ciach, znowu węgiel, teraz ten i dwa wodory. Tam nic ciekawego, takiego skomplikowanego się nie dzieje, tylko po prostu cząsteczka jest dużo, więc czasami się w tym po prostu gubicie.
nie potraficie tego zrobić. A to nie jest jakieś mega trudne. No. Jest. OK? No i teraz tak. Trzeba pamiętać, że wydziela się jeszcze woda. Więc nie mogę o tym zapomnieć, tak? Czyli plus woda. Czyli widzicie, mamy sobie nasz kwas octowy i pentanol. Napiszę to, żebyście potem pamiętali, co tu jest. Kwas octowy. Cyk. Co mam myszkę? Jest myszka, dobra. Kwas octowy. Ciach. A to jest pentanol. Pentanol. Dobra. A to, co powstało na dole, to jest octan pentylu. Tak się nazywa ten ester. Easy? Pewnie, że easy. Dobra, można to też sumarycznie napisać, na przykład CH3, już nie mam miejsca tutaj, ale to mógłbym napisać CH3COOH plus C5H11OH daje nam, uwaga, wzór tej substancji był tam na poprzednim slajdzie, CH3, mogę napisać tutaj, żeby nie było niejasności, zobaczcie, wzór sumaryczny tego naszego octanu będzie wyglądał tak, to od kwasu CH3CO i teraz od alkoholu co zostało? OC5H11. To jest to. Nie? Sprawdźmy, czy to jest wyszedł nam zaprzeg bananów. Proszę bardzo. CH3COOC5H11. Jest, jest. Jedziemy dalej. Uwaga, estry ulegają również reakcji rozkładu. To znaczy, jeżeli estryfikacja to jest otrzymywanie estrów, to hydroliza to jest rozkład pod wpływem wody. Hydro to jest woda, liza to jest rozkład. Czyli jeżeli ester dodamy do wody, o, tutaj jest błąd, nie powinno być tego, nie skasował mi się. Nie. Nie tak. Sorry. Zrobimy tu, robimy tu, robimy tu i tu. O, widzicie? Teraz już na strzałce nie może być nic, jeżeli robicie hydrolizę. Bo to by nam po prostu zablokowało. Kwas siarkowy 6 powoduje, że właśnie ta hydroliza nie zachodzi. I teraz mamy napisać równanie reakcji hydrolizy mrówczanu propylu. No to mamy tak. Nasz ester, napiszemy sobie teraz na niebiesko, co tam. Mrówczan propylu, czyli kwas mrówkowy. Jaki ma początek? HCO. Czyli HCOO, bo musi być grupę estrową. Propylu, czyli propanol, jest trzeci. C3 i 2 razy 3 plus 1, bo taki był wzór ogólny alkoholi, 2 razy N plus 1, C3 i 2 razy 4 to jest 6, plus 1 to jest 7, czyli C3H7. Mogę to zrobić teraz sumarycznie, wam pokażę, nie? HCOO, C3H7, to jest nasz octan mrówczan propylu. I teraz co nam się dzieje? Musimy dodać wodę do tej reakcji, plus woda. Plus woda daje nam to, z czego powstała ta substancja. Czyli na zielono wam zaznaczam kwas mrówkowy, tak? I po prostu alkohol, czyli jeżeli to był propylu, no to po prostu powstaje propanol C3H7OH. OK? Czyli zobaczcie, tak nam się to rozkłada. To jest reakcja hydrolizy, czyli rozkład estrów na to, z czego one powstają. O nie, co się stało, Karolina? Czemu o nie? Dobra. Słuchajcie, kończymy. Cieszę się, że kończymy. Dobre tempo mamy. Mam nadzieję, że ogarniacie. Słuchajcie, ostatnie pochodne węglowodorów, które są dla was obowiązkowe, to są takie pochodne, które mają w sobie azot. Pierwszą grupą, która zawiera w sobie azot, którą musicie znać, żeby poznać następną grupę, to są tak zwane aminy. Aminy to są pochodne węglowodorów zawierające w swojej cząsteczce grupę aminową NH2 jako grupę funkcyjną. Czyli już było OH, było COOH, było COO, było COO, no to nie strasz mnie, że internet u mnie przerwało, mam nadzieję, że tylko u Ciebie, bo ja tutaj mam cały czas podgląd, więc powinno być wszystko OK. Nie straszcie mnie już. I otrzymujemy, ich nazwy tworzymy przez dodanie końcówki amina, na przykład metyloamina. Mają odczyn zasadowy, to jest ciekawe, mają odczyn zasadowy po rozpuszczeniu w wodzie, są to tak zwane zasady organiczne. Jak one powstają? Zobaczcie, mamy sobie metan, który dobrze znacie, to jest nasz pierwszy alkan w szeregu, tutaj.
i mamy amoniak, jeden ze składników moczu. I teraz, żeby te substancje były aktywne, to ten metan muszę jakoś aktywować, czyli zrobić z niego grupę metylową. Czyli muszę co zrobić? Wyrzucić z niego jeden wodór, bo on już ma wszystkie, węgiel ma wszystkie łapki zajęte, więc nic nie jest w stanie nowego sobie przyczepić. Więc co mi powstaje? Grupa, nie tak? Powstaje mi grupa metylowa, która wygląda tak. Niech będzie, że sobie ten dolny odczepiam. Nie ma znaczenia, który, ale o. Widzicie? Tu już jest grupa metylowa. Tutaj ma wolne miejsce. Coś bym mógł przyczepić. Teraz jak powstaje grupa aminowa? Skoro to jest amoniak, to też muszę wyrzucić z niego jeden wodór. No i mi powstaje, zostaje mi coś takiego. Ok? Tutaj chce się coś przyczepić i na przykład tutaj chce się coś przyczepić. No i teraz one się spotykają ze sobą i co otrzymujemy? Otrzymujemy metyloaminę. Wiecie co? To nie. To zrobimy, będzie mi łatwiej narysować z tego, co widzę. Nie, nie będzie substancji o znaczeniu biologicznym przed egzaminem. One nie bywają na egzaminie. I teraz te dwie substancje się tutaj łączą, te dwie grupy. I otrzymujemy coś takiego. Metyloamina wygląda tak. I NH2. Widzicie? Jest nasza metyloamina. Tu jest wodór. O Boże. O, powtórka. Ten wodór mi tak średnio wyszedł. O, jest. Teraz uwaga, jeżeli wyrzucę kolejny wodór z naszej cząsteczki, to będę miał już dwa miejsca, żeby coś przyczepić na przykład, nie? Czyli w tym momencie mogę przyczepić... Sorry, to inaczej działa. Tu mogę, to jest nasza główna grupa, czyli tu wyrzucam kolejny wodór, zobaczcie. Czyli w tym momencie wyrzuciłem jeden, a co by się stało, gdybym wyrzucił jeszcze jeden? Tu może mi się podczepić grupa metylowa kolejna. Czyli mam tą z boku, która wygląda sobie tak, HC... To jest nasza ta grupa pierwsza metylowa. Teraz zobaczcie, nie ma tego górnego wodoru, czyli tutaj podczepiam sobie drugą grupę metylową, która wygląda sobie tak. I wtedy już mam dwie grupy metylowe. Co to jest? Dimetyloamina. Widzicie? Bo jeden wodór z tych, ten górny, ten wyrzuciłem. I mamy już grupę aminę drugorzędową. Taką, w której mamy dwie podłożone takie grupy organiczne. Łańcuch węglowy. Teraz trimetyloamina, no to wyrzucam trzeci, ten. I zobaczcie, jest sobie azot w środku. I ma tak, węgiel z jednej strony, węgiel z drugiej strony i z trzeciej, zamiast wodorów. I teraz ten węgiel po prostu, każdy ma cztery łapki, tak jak było do tej pory. I na końcu piszecie wodory i wam wychodzą te trzy grupy metylowe. Cyk. I wychodzi wam trimetyloamina. Czyli amina trzeciorzędowa. Jakie mają zastosowanie? One często są jako barwniki, na przykład używane, barwnik czarny, przepraszam bardzo, i też charakterystyczna cecha, to właśnie te substancje powstają, jak nam się psuje ryba na przykład, nie? Mają charakterystyczny zapach. Dobra, czyli tyle o aminach i teraz ciekawostka na temat kwasów. Aminokwasy, to jest druga pochodna węglowodorów, która was obowiązuje. Aminokwasy to są pochodne węglowodorów zawierające w swojej cząsteczce, uwaga, dwie grupy funkcyjne. Grupę aminową, którą poznaliście przed chwilą i grupę karboksylową, COH, którą poznaliście jakiś czas temu. No więc uwaga, tak wyglądał nasz kwas karboksylowy, na przykład kwas octowy, a tak wygląda już, uwaga, aminokwas. Jeżeli w miejsce tutaj, zobaczcie, wodoru, to tu mamy grupę karboksylową i w miejsce wodoru tutaj podłożę sobie już grupę aminową, no to otrzymuję aminokwas. Tu był kwas, a to jest aminokwas. Ten kwas nazywa się aminooctowy lub, uwaga, bardzo popularna nazwa biologiczna, to jest glicyna. Czyli taki aminokwas, najprostszy, macie go znać, glicyna. I teraz uwaga, a propos aminokwasów i ich właściwości, one są bardzo ważnymi związkami o znaczeniu biologicznym. Tworzą m.in. białka, struktury włosów, paznokci, są bardzo ważne. Kolagen, odpowiadają za elastyczność na przykład naszej skóry. Aminokwasy, które mogą się ze sobą łączyć. Teraz jak wygląda ten proces łączenia się? To jest bardzo też ciekawe. Moi drodzy, one się łączą w peptydy, czyli podobnie trochę jak estry. Czyli jeżeli mamy peptyd, co to jest peptyd? To jest produkt łączenia się cząsteczek aminokwasów ze sobą w wyniku czego? Czekajcie, literówka. W wyniku, a nie, nie, nie literówka, tylko mi... Tak zrobimy, widzicie? O, jest git. W wyniku czego powstaje wiązanie peptydowe? Coś mi się tu... A, żyjące mi się tutaj. Sorry. Skasujmy to, narysujmy na nowo, takie fioletowe, żebym wam pokazał, o co chodzi z tym wiązaniami. Potem czasami nie ogarniacie tych wiązań peptydowych. Jak widzicie na lekcji, to potem się... Ale o co chodzi? A to chodzi o bardzo prostą rzecz. Patrzcie, o, tego też nie potrzebuję. I, o Jezusie.
tego nie potrzebuję, tego nie potrzebuję, tego nie potrzebuję i tego nie potrzebuję. Dobra, mamy jedną glicynę, pojawiła się druga glicyna w okolicy i podobnie jak w estrach, zobaczcie co się dzieje, reagują ze sobą, w tym miejscu zachodzi reakcja. Odchodzi nam cząsteczka wody, ciach, i te dwie substancje ze sobą łączą, w tym miejscu C i tutaj. Co powstaje? Wiązanie peptydowe. Patrzcie, C do tego N się połączyło, potem jest ten wodór i reszta. Widzicie? CO, N i H. I ta specyficzna właściwość powoduje, że możemy tworzyć bardzo ogromne łańcuchy. Czyli mogą się te peptydy ze sobą łączyć, łączyć, jeszcze raz łączyć. I otrzymujemy bardzo ogromne cząsteczki, które potem możemy nazywać białkami. Najprostszy właśnie peptyd to jest dipeptyd, czyli dwa takie, jak tutaj glicyloglicyna powstała. Ale białka to już są ogromne cząsteczki, w skład których wchodzi 20 aminokwasów. I białka mogą występować w różnych strukturach pierwszorzędowej, czyli takie niteczki, potem się bardziej skręcają, to jest drugorzędowa, trzeciorzędowa jeszcze bardziej się skręcają i czwartorzędowa jeszcze bardziej po prostu. I tu są te aminokwasy, aspargina, glicyna, bodajże co tam jeszcze jest, alanina i tak dalej, i tak dalej. To jest biologii bardziej, nie? I one się układają jeden za drugim. I wtedy możemy, one mają różne właściwości, no i decydują na przykład o właściwościach naszego ciała, mięśni. Mięśnie są też różne, bo mają, po prostu są zbudowane z różnych aminokwasów i tak dalej, i tak dalej. Dobra, przebrnęliśmy przez to. Teraz szybko podsumowanie. Okay. Kto jest ze mną, to jest twardziel, bo temat nie był przyjemny. Ale zróbmy sobie, są tylko trzy zadania do podsumowania i po prostu będziemy już za sobą to wszystko, nie? Więc tak, uzupełnij schemat reakcji estryfikacji, czyli pamiętajcie estry. Wybierz spośród podanych wzór kwasu karboksylowego, albo ten, albo oraz wzór alkoholu 1 albo 2. Czyli albo ten alkohol, który pasuje. Spójrzcie sobie na to, co tu powstaje. Pamiętacie, jak wam mówiłem, że ten kawałek to jest od kwasu. To, ok? Czyli w tym momencie, jak ja sobie widzę coś takiego, CH3, CH2, COO, no to wiem, że chodzi o trzeci kwas, czyli ten nie pasuje zupełnie, tylko ten pasuje. Czyli odpowiedź jest tutaj B. Dobra? Teraz uwaga, jeżeli patrzymy sobie na alkohol i widzę, że tutaj od alkoholu jest ta końcówka CH3O, no to wiadomo, że chodzi pierwszy, czyli mamy tutaj metanol. Proszę bardzo, B1. Ok? Czyli mamy takie odpowiedzi. Jedźmy dalej. Kolejne zadanko. W celu odróżnienia kwasu oleinowego, dzisiaj było to na zajęciach, oleinowego od stopionego kwasu palmitynowego wykonano doświadczenie, którego przebieg przedstawiono na schemacie. Zobaczcie, są dwie próbówki. W pierwszej kwas oleinowy, w drugiej stopiony kwas palmitynowy. Próbówka numer 1, próbówka numer 2. W próbówce 1 wybrany odczynnik, jakiś, nie wiem jaki, widzicie, zmienił zabarwienie. Którą substancję zastosowano jako odczynnik do wykonania tego doświadczenia? Wybierz odpowiedź spośród podanych. Czekam na was, jak myślicie. Co to była za substancja? A, B, C czy D? Czy to był roztwór kwasu siarkowego 6? Czy to był roztwór wodorotlenku sodu, roztwór bromu w wodzie, czy roztwór wodorotlenku wapnia? Tak, Karolina. To był oczywiście roztwór bromu w wodzie, czyli woda bromowa, która się odbarwia tylko i wyłącznie pod wpływem związków nienasyconych, to było dzisiaj, czyli nienasyconym związkiem jest kwas oleinowy. Nawiązanie podwójne, czyli jest nienasycony. Dobra, brawo. Dwie Karoliny wiedziały. Woda bromowa, świetnie. Uwaga, ostatnie zadanie. Poniżej zapisano schemat przebiegu reakcji kwasu etanowego octowego z substancją jakąś Y. CH3COOH plus Y daje nam CH3COOK plus H2O. Uzupełnij zdania, wybierz właściwe odpowiedzi spośród podanych. Z substancją Y w przedstawionej reakcji A jest co? A albo B. To co wam pasuje tutaj? Co oni podłożyli? Czy to był potas, czy wodorotlenek potasu? Jak myślicie? Co to według was było? Odpowiedź A czy odpowiedź B? Dobrze się zastanówcie, nie? To są metody otrzymywania soli. Czy wasza odpowiedź będzie pasowała do danej metody otrzymywania soli? Przypominam wam, że to jest metal, a to jest wodorotlenek, czy też zasada potasowa. KOH. Brawo, Błażej. B. Oczywiście, że tak. Produktami tej substancji, czy ja sobie zaznaczę, żebyście też mieli wszystko. O. Produktami tej substancji, produktami tak zapisanej reakcji są CD kwasu etanowego. Etanowego co? Bo jest woda. Świetnie, tak. Bo jest woda. Właśnie, bo to jest zobojętnianie. I teraz co powstało? Sól czy ester? To jest sól czy ester? C czy D? Czy coś takiego nazywamy solą, czy to jest ester?
Czekam na ciebie i na ciebie i na ciebie i na ciebie i na ciebie. Jest was coraz mniej, ale to nic. Najlepsi zostają do końca. Super, tak jest, oczywiście, że sól, ponieważ reszta kwasowa i metal, a nie w środku jakiś tam alkohol i kwas karboksylowy. Brawo wy. Brawo wy, ogarnęliście to, w związku z tym jesteście świetnie przygotowani. Pochodne węglowodorów macie za sobą. A przypominam wam, o czym dzisiaj było w odcinku 8. Pogadaliśmy sobie o alkoholach, było o metanolu, etanolu, fermentacja alkoholowa, glicerol jako alkohol wielowodorotlenowy. Było o wyższych kwasach karboksylowych, trochę sobie pogadaliśmy, grupa COOH. Było o kwasie mrówkowym, kwasie octowym, o fermentacji octowej i o pisaniu wzorów soli i pisaniu reakcji otrzymywania soli, kwasów organicznych. Potem było o wyższych kwasach karboksylowych, palmitynowy, stearynowy, olejnowy i o mydłach. Potem było o estrach, estryfikacji, której nie lubicie, ale mam nadzieję, że wam to jakoś wytłumaczyłem, że ogarniecie to, że to nie jest takie trudne, układanie puzelków. Potem o pochodnych węglowodorów zawierających azot, aminach. Jak już poznaliśmy aminy, to mogłem wam opowiedzieć o aminokwasach, które są pochodnymi z dwoma węglowodorami. No i na końcu było podsumowanie, takie trzy zadanka z testów, które gdzieś tam mi się udało znaleźć. Mam nadzieję, że wam się podobało. Dziękuję wam, że byliście ze mną. Pamiętajcie o subie na YouTubie, pamiętajcie o lajku na Facebooku. Budujmy społeczność tego, że ludzi, którym się chce uczyć chemii, dla których chemia nie jest trudna, bo ona nie jest trudna, a ja chcę wam w tym pomóc. Uważam, że zrobiliśmy kawał świetnej roboty. Dzięki Błażej, dzięki Natalia. Daliśmy radę, zrobiliśmy na czas, słuchajcie. To było coś niesamowitego. Miło mi było z wami pracować. Widzimy się jeszcze na pewno w odcinku kolejnym, w którym będziemy jeszcze kończyli jakby całe działo. No bo czemu nie? Nie możemy tego zostawić takiego otwartego. Musimy jeszcze ostatni dział chemii ogarnąć. Będziemy mieli, kurde, słuchajcie, zestaw. Także widzimy się jeszcze raz, na pewno. A dzisiaj, za chwilę lecę robić dla was pewną niespodziankę. Szukajcie jej potem na YouTubie. Dam wam cynka. Do zobaczenia. Mówi dla was pan Belfer, najlepszy streamer wśród nauczycieli i najlepszy nauczyciel wśród streamerów. Miło mi było was gościć w mojej sali chemicznej. Powodzenia. Wiecie w czym. Cześć.